Kto to był? Ten wychudzony nad wyraz pan z gęstą brodą, z zapadłymi policzkami, ze spojrzeniem zakochanego poety. Kto to był? Ten duchowny bez stuły i sutanny, szlachcic w biednej kapocie, wyrwany śmierci i skazany na nią przedwcześnie. Wrażliwy na bezradne cierpienie dziecka, na wielki głód małego serca ogardzanego i odrzuconego przez życie niesiony mocą ewangelii i miłością Maryi Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonoku Miejsce narodzin to mała wielkopolska wioska leżąca 3 kilometry od miasteczka Gostyń Dziś dwór należy do kompleksu szkół rolniczych i od lat 80. ubiegłego stulecia jest siedzibą Muzeum Ziemi Gostyńskiej imienia Edmunda Bojanowskiego. Gdy Edmund miał cztery lata, poważnie zachorował. Choć medycyna okazała się bezradna, i lekarze potwierdzili, że stan dziecka jest beznadziejny. Matka z nadzieją pobiegła ukorzyć się przed słynącą z cudów pietą z kościoła w Gostyniu, błakając o ratunek w swoim nieszczęściu. Gdy wróciła do domu, gdzie leżało umierające dziecko, zastała je radosne, jakby obudzone z głębokiego snu. Pakt ten został upamiętniony w publikacji Ojców Filipinów i uznany za cudowny. Przypomina o nim wotum dziękczynne w świętogórskim kościele, srebrne oko opaczności, podarowane przez matkę. W wieku 18 lat spełnia się marzenie młodego Edmunda. Wyjeżdża na studia do Wrocławia, gdzie słucha wykładów z historii nowoszytnej, historii Niemiec, historii literatury oraz teorii światła i ciepła. Zaczął osiągać sukcesy jako literat i publicysta. W okresie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przyszło Edmundowi przeżyć śmierć najbliższych: najpierw matki w sierpniu 1834 roku, a półtora roku później ojca. Po zakończeniu dwóch semestrów na Uniwersytecie Wrocławskim. W maju 1836 roku Bojanowski zapisał się na Wydział Filozofii Uniwersytetu Berlińskiego. Słuchał wykładów z psychologii, estetyki, historii sztuki, metafizyki, logiki, poezji Goethego i Schillera, historii dawnej i nowej muzyki. W marcu 1838 roku musiał opuścić uniwersytet ponieważ poważna choroba płuc wymagała natychmiastowej kuracji. Mając 24 lata wrócił do Grabonoga, gdzie zamieszkał w Nowym Pałacu ze swoim przyrodnim bratem Teofilem. Choć choroba męczyła go bardzo, codziennie przemierzał 3 kilometry z Grabonoga na Świętą Górę, aby wziąć udział we mszy świętej. Gdy w okolicy wybuchła epidemia cholery, niósł bez wahania pomoc potrzebującym. Założył mały szpitalik, do którego w pierwszej kolejności przyjmowani byli najubożsi. Sam również potrafił udzielić doraźnej pomocy, bo przyswoił sobie nieco fachowych wiadomości z dziedziny medycyny od przyjaciela, lekarza Ludwika Gąsiorowskiego. Jego wzbudzająca zaufanie osoba przyciągała ludzi, którzy przychodzili do niego jak do lekarza. Gdy nie mogli tego uczynić, on sam odwiedzał domy naznaczone czarnym krzyżem na drzwiach, niosąc jedzenie, lekarstwa i przygotowując do śmierci konających. Poświęcając się całkowicie uczynkom miłości, pewnej nocy u wezgłowia chorego. Bojanowski miał sen. Wraz ze swoim profesorem z dawnych lat, Księdzem Siwickim, przechadzał się po polach i wioskach. Ale oto tłum dzieci we łzach wyłania się z opuszczonych domów. Weź je, one są twoje, mówi jego przyjaciel tonem nieznoszącym sprzeciwu. Dlaczego moje, pyta zmieszany Edmund. Rzężenie chorego budzi go ze snu, ale ten sen nie daje mu spokoju. Potrzebują mnie, mówi sobie, idą na moje spotkanie. Skończyły się wahania i niepewność przyszłości. W wieku 34 lat Bojanowski czuje się wezwany przez Boga. Te dzieci, ujrzane we śnie. Lecz istniejące naprawdę z krwi i kości, które widzi na co dzień osierocone, biedne i zaniedbane, potrzebują Jego pomocy, potrzebują miłości w swojej ogromnej biedzie. Do opieki nad sierotami postanawia zmobilizować dziewczęta z tego samego wiejskiego środowiska, które nie słowem, lecz życiem miały uczyć dzieci, jak żyć trzeba. Marzenie Bojanowskiego zrealizowało się 3 maja 1850 roku, gdy otwarto pierwszą wiejską ochronkę dla dzieci w Podrzeczu. Trzy młode ochroniarki, oddane w opiekę Matki Bożej rozpoczęły swoją pracę w skromnej izbie oddanej na ten cel przez Franciszkę Przewoźną, dając tym samym początek zgromadzeniu sióstr służebniczek Maryi. Aby jeszcze lepiej służyć siostrom i dzieciom w ochronkach, Bojanowski w wieku 55 lat postanowił zrealizować swoje pragnienie kapłaństwa. Po uzyskaniu specjalnego pozwolenia arcybiskupa Leduchowskiego w marcu 1869 roku wstąpił do seminarium w Gnieźnie. Wola Boga względem Edmunda była jednak inna. Jak powiedział to później arcybiskup Leduchowski, mam mocne przekonanie, że Bóg tego świętego człowieka. Chce w stanie świeckim uświęcić. Nękająca go od wielu lat gruźlica płuc dokuczała coraz mocniej. Kaszel, febra i ból piersi odbierały mu siły fizyczne, co sprawiło, że musiał opuścić seminarium duchowne. Od maja 1870 roku. Zamieszkał na plebanii u swego przyjaciela, księdza Stanisława Gieburowskiego w Górce Duchownej. Do końca interesował się sprawami założonego przez siebie zgromadzenia. Spotykał się z siostrami, prowadził korespondencję, kontaktował się z fundatorami powstających placówek. Czując zbliżającą się śmierć, uporządkował swoje sprawy. Uzupełnił testament i z wielkim pokojem i wdzięcznością Bogu przygotowywał się do śmierci. Wszystkie swoje cierpienia ofiarował Bogu w duchu pokuty i za ukochane zgromadzenie. Na kilka godzin przed śmiercią, spytany, czy chce przyjąć komunię świętą, odpowiedział: Pan Jezus w tej chwili był u mnie. Później z uśmiechem mówił: Siostry, ja już jutro nie pójdę do komunii świętej, ja już dziś pójdę do Jezusa. Odszedł do niego 7 sierpnia 1871 roku, żegnany jak ojciec i przyjaciel przez swoje siostry. Wiele z nich mogło powtórzyć za siostrą Elżbietą Szkudłapską. On był mi ojcem i matką i wszystkim razem. W każdym smutku moim i wątpliwościach był mi pocieszycielem i doradcą. Zawsze był cierpliwy, wesoły, serdeczny, zawsze pokorny. Samo spojrzenie jego do miłości Boga pobudzało. Po śmierci w hołdzie zmarłemu tak napisano w Tygodniku Katolickim: Zmarł jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najzasłużeńszych katolików Wielkopolski. Wzór cichej pobożności, łagodnej wyrozumiałości i wyrzeczenia się siebie. Jego ciało zostało złożone w Jaszkowskim Kościele. A w 1930 roku przeniesione do domu zakonnego w żabikowie. Nazwany przez współczesnych sobie serdecznie dobrym człowiekiem Edmund Bojanowski został wyniesiony do chwały ołtarzy i postawiony jako wzór chrześcijańskiego życia przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 czerwca. 1999 roku w Warszawie. Obecnie około 3,5 tysiąca sióstr służebniczek realizuje dzieło Edmunda Bojanowskiego, służąc dzieciom ubogim i chorym w Polsce i innych państwach europejskich, a także w Afryce, Azji i Ameryce.